20 stycznia, niedziela, analiza weekendowa, spółki z indeksu WIG20. Tutaj KGHM w tym tygodniu wyraźnie biała świeca. Obrót taki, no jak na te ostatnie czasy, niezbyt wysoki. Tu widać cały czas jeszcze jest jakiś, powiedzmy sobie, no jak to w konsolidacji bywa, bo cały czas to jest podstawowa sprawa. Znajdujemy się w konsolidacji. Oczywiście ktoś patrzący pozytywnie, znaczy się pozytywnie w tym sensie chce dostrzec, no to musi zwrócić uwagę na fakt, iż po dojściu do strefy wsparcia i do linii trendu utworzył nam się tutaj ruch wzrostowy, który wybił tutaj ten ostatni szczyt i teraz po korekcie rynek znowu idzie do góry. Należałoby widzieć, że będzie próba wybicia z tej konsolidacji. Natomiast zwróciłbym tu jeszcze uwagę na jeden fakt, a mianowicie ta cała konsolidacja przybiera tak trochę nazwijmy zanieczyszczona, ale przybiera nam coś takiego jak taki układ jak gdyby odwróconej głowy z ramionami. Tutaj to ramię, potem tu zejście jako głowa, dojście tutaj i teraz ponownie. Moim zdaniem jest tu tkwi potencjał, zwłaszcza jeżeli spojrzymy również jak wygląda wykres samej miedzi, tak jako surowca. Jest tutaj potencjał do tego, aby właśnie wybijać tą strefę tutaj w okolicach 100, ale na razie znajdujemy się tutaj w czystej konsolidacji i nic tu się nie zmienia. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, to jest właśnie dokładnie to, co widać tutaj, dokładnie to, co mówiłem, czyli mamy impuls wzrostowy w postaci piątki, mamy korektę ABC, mamy utworzenie ala podwójnego dołka w postaci impuls wybijający szczyt, korekta, znowu impuls, znowu korekta do wybitej tutaj strefy podwójnego jak gdyby szczytu. No i rynek idzie i teraz najprawdopodobniej powinien nastąpić silniejsze wybicie, ponieważ mamy tu taki układ, może nie chciałbym powiedzieć, że korekty pędzącej, ale dwóch blisko odniesionych siebie korekt, no to jest często zapowiedź jakiegoś właśnie wzrostu. Teraz widzieliśmy w środę, mieliśmy tutaj zejście do strefy, jeszcze jeden retest tej strefy w postaci takiego pinbara, w tej chwili piątkowy pin bar, piątkowa świeca ma wyraźnie wyższy dolny cień, biały korpus. Jest tutaj ta strefa taka, no, wynikająca tu z cen zamknięcia, tutaj cena otwarcia na tym harami, które odwróciło tutaj ten ruch i tutaj maksimum cenowe z tego mocniejszego spadku. Ale jeżeli uważam, jeżeli dojdzie do wybicia w cenach zamknięcia tutaj tej strefy, to będziemy mogli się spodziewać takiego, no może nie szybszego, ale mocniejszego uderzenia właśnie w kierunku tutaj tej górnej strefy, którą jak widzimy można by było uściślić, jeśli chodzi o jej nazwijmy to zakres, o jej szerokość, do poziomu około 99 zł. Na wykresie tygodniowym mówiłem 100, tutaj widać, że ten 99 to jest wszystko. Wszystko to tutaj wskazuje na ten element, który chciałby nie tyle nawet dojść do 99, tylko wyraźnie wybijać 99, aby podążyć gdzieś w kierunku wyższych poziomów cenowych. Kolejna spółka to PKN Orlen, który no, wydawało się już tutaj, że tworzy się nam podwójny szczyt i jest ten spadek, ale zwracałem uwagę, zresztą to będziemy, za chwilę przejdziemy na wykres dzienny i tam pokażemy to, co chcemy. W tej chwili mamy po tym tutaj zatrzymaniu na strefie, podwójnym uderzeniu w tę strefę, wybicie tego podwójnego dołka, próba retestu, jak widzimy, dolnym cieniem, no i rynek ruszył do góry w tym tygodniu. Mówię, delikatne zejście w cieniu jako retest wybitej linii szyi podwójnego dołka i ruch wzrostowy. Oczywiście cały czas jesteśmy na wysokości strefy na koronę tego małego, tutaj nazwijmy małego w cudzysłowie, bo to jest wykres tygodniowy, ale tego małego układu. No i pytanie, czy rynek zdoła wybić. Moim zdaniem jest poważna szansa na to, aby wybił i co najmniej tutaj kierował się w kierunku 123 zł. I to o tym już mówię od jakiegoś czasu. Teraz jeżeli spojrzymy tutaj na wykres dzienny, no to mamy po dojściu do
strefy, wyraźnie tej strefy oporu cofnięcia, ale w postaci wyraźnego ABC. I teraz też znowu mamy ABC, więc nie jest powiedziane, że jeżeli rynek nie podoła i nie w najbliższych dniach, i to w tym tygodniu właściwie, nie dojdzie do wybicia tego tutaj szczytu, no to może się okazać, że mamy jakieś ABC, ABC jako A, B, no i pora na C i będziemy podążali być może nawet w kierunku 93 zł, chociaż oczywiście po drodze mamy 101 i potem tutaj okolice 97 jako te poziomy wsparcia. Także teraz jest dość istotnym elementem to, czy rynek na początku w pierwszej części, a właśnie no powiedzmy sobie w tym najbliższym tygodniu, będzie wybijał. Na razie mamy, bo nie mamy wybitego tutaj tego wsparcia, mamy podwójny dołek, wybicie, retest, jak widzimy jest szykowany do tego, że może rynek iść dalej do góry w perspektywie nieco dłuższej, też mamy trend wzrostowy i tak na to należy moim zdaniem patrzeć. No i spółki finansowe, Pekao S.A. W tym tygodniu Pekao S.A., jak widzimy, wygenerowało taki dość wyraźny górny cień. Jest on spowodowany czymś naturalnym, a mianowicie reakcją na bardzo silną strefę oporu, tak? No nie jest to strefa, którą można by było nazwać jakąś tam delikatną strefą. Jak widzimy, na przestrzeni 2 lat kilkakrotnie została ona, że tak powiem, wykorzystana i to zarówno od góry, jak i potem od dołu, więc tutaj są te rejony, gdzie rynek jak gdyby uaktywnia się podaż na nim, stąd też ten górny cień na tej świecy tygodniowej. Pytanie tylko, czy, bo minusem, znaczy minusem, powiedzmy sobie tak, jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym, co do tego nie ma też żadnej wątpliwości. Jesteśmy teraz na zakresie tutaj bym powiedział takiej korekty możliwości czegoś zrobienia na wzór korekty pędzącej, może nie ścisło 1:1, ale bardzo zbliżony do tego. Mamy ten górny cień, mamy strefę, a więc jest tutaj poważne zagrożenie zakończenia ruchu korekcyjnego i powrotu do spadku. Zatem ważnym jest to, co nam wykres pokazuje na dziennych. No i tu widzimy, mamy dojście do rejonów 78 przy pierwszym dojściu do 61, czyli taki układ, nazwijmy Gartleya, powstaje tutaj coś na wzór gwiazdy porannej, wieczornej, przepraszam. Pin bar, znaczy się pin bar szczytowy, tutaj po drodze co prawda zawieruszył się jakiś mały taki pin barek czarny, ale to wszystko jest układem, który no, niesie za sobą pewne ryzyko. Pewne ryzyko na początek tego, aby retestować jeszcze raz tą strefę wsparcia, tak? Bo na wykresie dziennym możemy już mówić o jakiejś tendencji, jakimś trendzie wzrostowym. Mamy wyższy szczyt, mamy wyższy dołek i mamy wybicie tego wyższego szczytu. A więc tutaj jest układ, gdzie po tym spadku całym następuje jakieś odwrócenie. Oto odwrócenie oczywiście na razie ma otwartą drogę do tej strefy tutaj w rejonach 122 zł, tutaj do tych poziomów tego szczytu. Ale to nie jest też jednoznaczne z tym, że rynek, no powiedzmy sobie, już zakończył ten wzrost i to będzie tylko i wyłącznie korekta. Tak jak powiedziałem, spokojnie, jeżeli nawet tak by miało być, to rynek da nam na pewno wyraźniejsze wskazania na to, że się odwraca. Natomiast tu zwróciłbym uwagę właśnie na ten fakt, o, jak widzimy, czyli bardzo, bardzo, bardzo częsty motyw techniczny na rynkach finansowych, a mianowicie dojście do strefy, cofnięcie, definitywne i silne wybicie, tu jest nawet malutki retest, teraz odejście, tu mamy kolejną taką wewnętrzną strefę oporu i widzimy tutaj, bo tutaj rynek ruszył do silniejszego spadku, tutaj był dynamiczny spadek, w związku z tym te poziomy muszą uaktywniać podaż. No i teraz pytanie, czy rynek zejdzie poniżej tej strefy, jeżeli będzie tutaj tylko ruch powrotny, dojdzie do strefy, jakieś pojawią się dolne cienie, kontynuujemy wzrosty na kolejną właśnie, na atak na tą strefę na 122 zł. I tak to na razie widzę, jeśli chodzi o akcję Pekao S.A. Teraz drugi bank, Pekao BP w tym tygodniu. Mamy tutaj tą cały czas konsolidację, ale powiem szczerze, że w tym tygodniu wydarzyło się coś dokładnie w piątek, co no
jest bardzo ciekawe. To znaczy się tak, cały tydzień zakończył się ponownie białą świecą, czyli widzimy tutaj jest ta konsolidacja i cały czas od dołu broni nas strefa na koronę, tak? Tu broni ta strefa taka typowa na koronę. Natomiast mamy coraz niższe szczyty tutaj w tych całych i tutaj widzimy coraz niższe szczyty, tu coraz wyższe jak gdyby dołki. Mamy konsolidację w postaci takiego trójkąta, takiej chorągiewki. Teraz w tym tygodniu, tak jak powiedziałem, ostatnia biała świeca zjadająca całą tą czarną. I na tej bazie trudno jest nam coś powiedzieć. I teraz moim zdaniem rozstrzygnięciem jest tutaj na wykresie dziennym element, znaczy się w wyniku rozstrzygnięcia jeszcze nie ma, ale na co bym zwrócił uwagę? Zwróciłbym uwagę na fakt, iż piątkowa sesja miała wyraźnie skokowo większy obrót. Co to nam mówi? Mówi nam to tyle, że rynek tak naprawdę nie wybił przy niej żadnego ważnego oporu, bo ważnym oporem jest tu 41, tam 10, te okolice, tak, tego szczytu, ten szczyt był na poziomie 41,07, więc to są te rejony, jak widzimy linia trendu, to są te rejony ważne. I patrząc od tej strony, jeżeli rynek na białej, wyraźnie dużej świecy ma skokowo większy obrót, a nie wybija w tym czasie żadnego oporu, no to jest to najczęściej objaw, nazwijmy, dystrybucji z dużych rąk, tak, że mały inwestorzy kupowali, a duzi jednak tutaj żenili. Natomiast zawsze trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to jest tuż pod oporem. Jeżeli teraz ten ruch na początku tygodnia nowego byłby kontynuowany i doszło do wybicia tego poziomu 41, to sytuacja moim zdaniem będzie wskazywała na, powiedziałbym, dość silny ruch wzrostowy. Bo to wówczas ta świeca byłaby świecą taką startową, gdzie wyraźnie były większe obroty, a więc było kupowane. I jeżeli teraz właśnie nie będzie wybicia oporu i rynek zawróci, no to czekają na spadki. Natomiast jeżeli tylko udałoby się pokonać ten opór w cenach zamknięcia na przestrzeni tych pierwszych sesji nowego tygodnia, no to moim zdaniem będzie to pokazanie właśnie tutaj, potraktowanie tego jako sygnału siły i kolejnego ruchu wzrostowego, a ten miałby, no że tak powiem, pełen potencjał, żeby iść i próbować nadbić tutaj ten szczyt. I teraz jeszcze PZU, które cały czas tutaj się konsoliduje. Konsoliduje się pod tą strefą. W tym tygodniu znowu jakaś doji. Cena zamknięcia tygodnia i otwarcia poniżej poprzedniego, to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Czyli mamy tutaj najpierw taki cień górny, wysoki cień. Teraz mamy tutaj coś w rodzaju szykującej się gwiazdy porannej, aczkolwiek o tej nie możemy mówić, ponieważ ta doji nie wybiła połowy tego korpusu i tutaj nie ma tej. Ale jest taki dość nieprzyjemny układ, który no, wnosi pewne ryzyko, zwłaszcza, że jest to wyraźna strefa oporu. Tym niemniej jednak, patrząc cały czas, powtórzę, na ten wykres dzienny, no to mamy tutaj po ruchu wzrostowym wyraźną korektę. No i teraz rynek moim zdaniem, tutaj silny podwójny dołek, no z dużymi formacjami, silne potwierdzenie linii szyi tego podwójnego dołka, no jest opór, ale moim zdaniem rynek powinien wyjść, wybić go w ten sposób, że co najmniej powinien zbliżyć się tutaj do tych rejonów 47 zł. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym mamy cały czas tu układ takiego trójkąta z tym równym, idealnym, niemalże idealnie poziomem, ja to mówię wybiciowym, ponieważ tutaj jest prostopadłe ramię tego trójkąta, a statystyki pokazują, że no najczęściej przez takie ramię zostaje rynek wybijany. Do tego jeszcze musimy sobie powiedzieć szczerze, mamy tutaj trójkąt, czyli jakąś fazę konsolidacji po ruchu wzrostowym. A jak wiemy, trójkąty statystycznie są formacjami kontynuacji, więc bardzo wydaje mi się prawdopodobnym, że mimo wszystko dojdzie do wybicia tutaj górą i rynek będzie kierował się w kierunku 47 zł. Widzimy, tutaj też szykują się na fajne obroty, tutaj też coś się dzieje, także powiem szczerze, że patrząc na rynki, na niektóre spółki oraz na pary walutowe, złoto, można powiedzieć, że po okresie takiej, no, jak to widać chociażby na PZU konsolidacji,
coś się gdzieś szykuje do jakichś większych ruchów. Pytanie tylko, w którą stronę, tak? No ale coś nam tutaj pokazuje i wskazuje te kierunki. I to by było tyle, jeśli chodzi o akcje z indeksu WIG20.